Ja już dotarłem do Sztutowa na plażę. Wyciągnąłem detektory. No i teraz mam zagwozdkę, który model wziąć na plażę. Mam do dyspozycji dwa wykrywacze. Questa X10 Pro i Golden Maska Pro 4 pracujące na 18 kHz. Jeden i drugi wykrywacz nadaje się do szukania monet. Golden Mask 4 Pro 18 od dłuższego czasu towarzyszy mi na poszukiwaniach. Chętnie po niego sięgam, ponieważ jest bardzo czułym wykrywaczem, jest szybkim, a do tego też zaskakuje swoją głębokością. Mam nadzieję, że i podczas dzisiejszych poszukiwań mnie nie zawiedzie. Jest tutaj gdzieś sygnał. O, jest i dwójka. Tu się wyłoniła. Jest i dwujaś. Pierwszy dzisiejszego dnia. I wyskoczyło nam 50 groszy. Pięknie. Nie jest tak źle. Nie widzę detektorystów. Śmieci pełno. Jak są śmieci, to i są też monety. Dzisiaj zamiast sitka do pomocy mam propointera. Jestem detektorystą tak zwanej starej generacji, gdzie wychowałem się na bez dodatkowych urządzeń, które wspomagają poszukiwania. Natomiast no, propointery są fajnym dodatkiem do wykrywacza. Pomagają bardzo wydobyć zwłaszcza drobne przedmioty, te, które zalegają w dołku, czy te, które już są wysypane z urobkiem. Pointek mi pomoże. I tutaj jest piątak. Jak się fajnie ułożył w piasku, w pionie. O! I jest 5 zł. Ładnie. I jest piątaczek. Jeden grosiaczek, ładny stan, plażowy. Tym razem kapselek od piwa specjal. Nasi tu byli, została tylko po nich buteleczka, dość lubelskiej sobie gulną, grejpfrutowej. Ja osobiście lubię bardziej cytrynową. Niesamowitą frajdę przynoszą mi poszukiwania nad morzem. Możliwość chodzenia wzdłuż morza, słyszenie szumu fal i wpatrywanie się w tak dużą ilość wody przynosi mi takie ukojenie dla duszy. Jest 2 złote kolejne. Jest tutaj piątak. Trochę już tu poleżał, bo jest w ciemniejszej patynie. Nie błyszczy tak. Także ta słona morska woda zrobiła swoje. Ale jest 5 zł. I to zobaczcie, jak blisko lustra wody. Trasa do toalet nigdy nie zawodzi, tam zawsze znajdzie się jakąś drobną monetę, tak jak tym razem 50 groszy. Złotówka kolejna.
Jedna cenna uwaga dla użytkowników wykrywacza Golden Mask 4. Pamiętajcie, że jeżeli za mocno podciągniecie dyskryminację, powycina Wam dużo rzeczy, w tym też drobną biżuterię i złoto. Dyskryminacja, czyli odrzucanie niepożądanych rzeczy, w tym żelaza, folii, jest bardzo mocna, tak to nazwę. Podciągnięcie kilku pozycji poza zakres dwójki już wycina wiele rzeczy, no a tego nie chcemy, także niech dyskryminacja będzie na poziomie 2. Wtedy wykrywacz będzie w cudzysłowie widział wszystko. Przerywany sygnał, ale o, myślałem, że coś ciekawego. No to kawałek folii aluminiowej po jakichś gumach. Gdzie ty jesteś? Tu cię widziałem już. Co to jest? Jeden grosz. No i ładnie, dobry jeden grosz. Dzisiaj będę kończył już poszukiwania. Udało mi się pobiegać po plaży w Sztutowie blisko 2 godzinki. Skończyłem poszukiwania, natomiast jeszcze chcę zajechać do muzeum w Sztutowie, a najpierw zjem coś, bo dzisiaj praktycznie nie jadłem cały dzień. Zaszedłem na zupę do miejscowego baru. I dotarł żurek, także konsumuję. Mam nadzieję, że będzie smaczne. Wam też życzę smacznego, jeżeli akurat coś jecie, oglądając YouTube'a. Będąc na poszukiwaniach w Sztutowie, zajrzałem do obozu koncentracyjnego. Obóz ten funkcjonował od 2 września 1939 roku do 9 maja 1945 roku. Skończyłem zwiedzanie obozu w Sztutowie. Jestem pod niesamowitym wrażeniem. Emocje mi towarzyszą. Gęsia skórka przez ciało przechodzi. Snuję refleksje na temat tego, co tu zobaczyłem i II wojny światowej. Będziecie w Sztutowie, zajedźcie, obejrzyjcie, poczujecie to samo, co ja. Na dzisiaj już kończę. Chciałem się z Wami pożegnać. Zostawcie subskrypcję, naciśnijcie dzwoneczek. No i do zobaczenia w następnym odcinku.